Niemcy. Rozpędzona ciężarówka uderzyła w cysternę armii USA pożarna A3 w Niemczech. Ciężarówka uderzyła w cysterny amerykańskiej armii. Na niemieckiej autostradzie A3 w Górnym Palatynacie ciężarówka wjechała w konwój wojsk amerykańskich. Doszło do rozległego pożaru, który objął kilka pojazdów. Tamtejsze służby zakładają, że był to wypadek, a nie atak terrorystyczny. W poniedziałek, tuż za skrzyżowaniem Parsberg w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz, ciągnik siodłowy z naczepą zderzył się z jednym z trzech pojazdów amerykańskich zaparkowanych na utwardzonym poboczu. Wśród nich była cysterna przewożąca 2500 litrów paliwa lotniczego, która na szczęście nie zapaliła się, pisze Süddeutschen Zeitung. Zapaliły się zbiorniki pojazdów, a nie ładunek. Opony eksplodowały, powiedział rzecznik policji w rozmowie z niemieckimi mediami. Niemcy. Wypadek i rozległy pożar. Nie wiadomo, dlaczego ciężarówka z Niemiec wjechała w konwój. Tir był załadowany trocinami i z całą siłą uderzył w pojazdy wojskowe. Został całkowicie zniszczony, a kierowca nie został jeszcze uwolniony, podkreślił rzecznik miejscowej policji służby przekazują nieoficjalnie, że kierowca ciężarówki najprawdopodobniej zginął. Autostrada została zamknięta w obu kierunkach. Pożar został szybko ugaszony. Rzecznik amerykańskiej bazy wojskowej w Grafenwoehr w Górnym Palatynacie, Donald Wrenen, powiedział, że nie wie o żadnych rannych żołnierzach amerykańskich.